Borsuki zimę spędziły w norze, robiąc z niej jedynie krótkie wypady w cieplejsze dni. Pozostawały nieuchwytne aż do połowy maja, kiedy samica po raz pierwszy wyprowadziła z nory czwórkę młodych. U borsuków, tak jak u innych łasicowatych, występuje zjawisko ciąży przedłużonej, kiedy rozwój zarodka zostaje zahamowany w stadium blastocysty na kilka miesięcy, po których dopiero zachodzi implantacja i dalszy rozwój embrionalny. Młode szybko rosną i już na początku czerwca są wyraźnie większe niż 2 tygodnie wcześniej. Dorosłe borsuki mogą ważyć ponad 20 kg i są największymi łasicowatymi występującymi w Polsce. Młode borsuki na razie nie penetrują areału całego klanu. Większość czasu spędzają w pobliżu nory, szukając tutaj pokarmu i bawiąc się ze sobą. W miejscach ustronnych i spokojnych również w ciągu dnia. Młode, tak samo jak dorosłe, mają bardzo charakterystyczne umaszczenie, czarno-białe pasy na pysku. Zaskoczone i pozbawione możliwości ucieczki, podobnie jak dorosłe osobniki, zwracają się przodem do agresora z lekko spuszczoną głową i nastroszoną sierścią. Takie zachowanie stanowi ostrzeżenie. Borsuki mają kiepski wzrok, więc czarno-białe pasy nie odgrywają większej roli w komunikacji z innymi osobnikami. Stanowią za to wyraźny sygnał ostrzegawczy skierowany do drapieżników, informujący, że borsuki mają potężne szczęki oraz pazury, którymi mogą się bronić. Pod nieobecność borsuków rzekę w tym miejscu próbuje przekroczyć kuna domowa. Od kuny leśnej odróżnia ją m.in. jasna biała plama na piersi, która rozwidla się, często obejmując sobą także łapy. Obserwowana już przez nas wcześniej sarna stała się wyjątkowo nerwowa. Nic dziwnego, ona także doczekała się teraz potomstwa. Pierwsze 2 tygodnie kontakt z młodym był ograniczony jedynie do momentów karmienia. Teraz, kiedy koźle powoli zaczyna samodzielnie skubać rośliny, podąża za matką. Po bokach ciała nadal widać jednak 3 rzędy plamek, które zaczną zanikać koło 6. tygodnia życia. Wczesnym czerwcowym wieczorem, mimo iż wciąż jest relatywnie jasno, młode borsuki śmiało urzędują poza norą. Pozostają jednak czujne. A każdy podejrzany dźwięk, taki jak plusk polującego zimorodka, skłania je do szybkiego schronienia się w norze. Borsuki, mimo swoich dużych rozmiarów, odżywiają się przede wszystkim dżdżownicami i owocami, takimi jak na przykład dzikie czereśnie. W tej chwili zostawiłem pod norą trochę czereśni, truskawek, 3 kurze jaja. Zobaczymy, czy młode borsuki, kiedy wieczorem opuszczą norę, będą tym zainteresowane. Owszem, są. Na razie jest jeszcze dosyć wcześnie, a mieszanina obcych zapachów wywołuje zaniepokojenie. Młode pozostają więc bardzo czujne i są nadzwyczaj ostrożne. Ale po zmierzchu, kiedy z nory wychodzi także matka, wszystkie młode już bez oporów korzystają z tej nieoczekiwanej okazji do żerowania.
także nad ranem wygrzebują to, co wcześniej ominęły. Nora zlokalizowana w pobliżu rzeki pozwala ugasić pragnienie w dowolnym momencie. Normalnie najgorętszą porę dnia, podczas której dżdżownice są mało aktywne, borsuki spędzają w chłodnych komorach swojej nory. Tym razem atrakcyjne zapachy i wspomnienie uczty z nocy sprawiły, że młode buszują również o 13 w środku dnia. Młode borsuki, jak wszystkie dzieci, uwielbiają się bawić. Sporo czasu spędzają więc na wzajemnych gonitwach i chwytaniu za ogony. A kompleks nor, mający wiele wyjść, jest wprost idealny do takich pościgów. Choć fotopułapka śledzi w tej chwili przede wszystkim borsuczą młodzież, to kątem swojego oka zarejestrowała coś jeszcze. Na przeciwległym brzegu poluje gronostaj. I choć nagrany został przypadkowo, to już czwarty, obok kuny, borsuków i wydry, zarejestrowany w tym miejscu gatunek z rodziny łasicowatych.